Monika Laskowska, TV Reklama. Rozmawiam z Trypsonem, znanym z programu Warsaw Show. Powiedz mi, ty jesteś profesjonalistą, jeżeli chodzi o sztuki, o walki. Walczysz MMA, tak? Tak, witam ciebie, witam wszystkich serdecznie. Mam już 7 walk zawodowych. Wczoraj stoczyłem swoją kolejną walkę, którą udało się zwyciężyć w drugiej rundzie poprzez techniczny knockout ground and pound. No super, miałem roczną przerwę, wracam po rocznej przerwie poprzez kontuzję, miałem poważną operację, rekonstrukcję więzadła krzyżowego, wracam na tory zwycięskie i mam nadzieję, będę dawał coraz lepsze walki. Gratuluję zwycięskiego powrotu, bo to tak naprawdę buduje i stawia na nogi, prawda? Szczególnie po kontuzjach. Sportowcy wiedzą, co to znaczy dłuższy okres przerwy w rehabilitacji i później odstępu od treningów. Tak naprawdę wróciłeś i od razu na zwycięstwo, na tor zwycięski. Także gratuluję jeszcze raz serdecznie. Powiedz mi, co sądzisz o Fame MMA, bo to są tak naprawdę nie zawodowcy, amatorzy. Przygotowują się najczęściej samodzielnie. Co byś im poradził jako zawodowiec? Co bym im poradził jako zawodowiec? Na pewno, jeżeli chcą odnosić zwycięstwa i chcą podejść do tego w profesjonalny sposób, to proponuję nie trenować na własną rękę, tylko zgłosić się do odpowiednich trenerów, odpowiednich klubów, robić to z profesjonalistami, żeby pełne przygotowania przechodziły tak, jak powinny, w odpowiednich etapach, żeby ta technika była szkolona od najlepszych. No i co? Co mogę im życzyć? Powodzenia, rozwijajcie się, dawajcie dobre walki i spełniajcie swoje marzenia. Każda historia zawodowa ma jakieś tory, ma jakąś historię. Powiedz mi, co ciebie skłoniło do MMA? Wiesz co, powiem tak, od zawsze gdzieś tam byłem jakimś łobuzem za dzieciaka, gdzieś tam nie unikałem bójek. Nawet wręcz przeciwnie, gdzieś tam koledzy zawsze się mną stawiali. No były takie czasy, że wręcz szukało się gdzieś tych zaczepek i tak dalej. Nie unikałem, tak jak mówię, nigdy nie uciekałem. Na osiedlu też gdzieś tam pełno walk nieoficjalnych stoczyłem. Teraz odkąd zacząłem trenować sporty walki amatorsko, ale w profesjonalnym klubie, no to zacząłem nabierać szacunku i respektu do tego wszystkiego. Zauważyłem, stałem na bramkach, chciałem rozwijać swoje umiejętności obezwładniające i tak dalej, żebym mógł delikwentów gdzieś tam z klubu wyrzucić w odpowiedni sposób. I widziałem swoją przewagę między tymi ludźmi, którzy na co dzień nic nie trenują i po prostu nie chciałem wykorzystywać tej siły, więc no śmiało mogę powiedzieć, że sporty walki uczą szacunku i pokory i to jest bardzo ważne, żeby używać tej siły nie jako zaczepki i prowokacji, tylko w ostateczności, ewentualnie do obrony w czyjejś obronie. No. Powiedz mi, kto jest twoim autorytetem, jeżeli chodzi o sztuki walki? Wiesz co, ostatnio bardzo podziwiam i bardzo wielką inspiracją jest dla mnie Daniel Cormier. Jest to zawodnik największej federacji na świecie UFC. Wiesz dlaczego? Bo jego aparycja i gabaryty w ogóle nie przypominają fightera. On jest takim wesołym, uśmiechniętym grubaskiem, który naprawdę spojrzałabyś na niego i byś powiedziała, proszę cię, co ty tam trenujesz, jakieś jedzenie hamburgerów na czas najwyżej. A on naprawdę jest podwójnym mistrzem, zdobył 2 pasy w kategorii półciężkiej i ciężkiej. Do tego ma rodzinę, cały czas jest czułym ojcem, wzorowym, myślę, że partnerem, bo też się świetnie wypowiada o żonie, o dzieciach. Naprawdę szacun, że taka niepozorna osoba potrafi być mistrzem, jest bardzo pokornym człowiekiem. No i jest mistrzem w każdej płaszczyźnie. MMA jest wielopłaszczyznowe, zdecydowanie jest to trudny sport. Trzeba szlifować wszystkie płaszczyzny równocześnie, żeby być najlepszym. No i to nie jest łatwe zadanie. No właśnie, może powiedz mi, co według ciebie jest najważniejsze w tym sporcie, w MMA? Czy to są mięśnie, kondycja dobra sportowa, czy może psychika? No zdecydowanie nie walczą mięśnie, już nie jednym tego przykładem były różne walki właśnie, niektórzy, wbrew pozorom ludzie, tacy, którzy nie trenują na co dzień, oceniają, kto jest bardziej umięśniony, to ma większe szanse na wygraną, a wcale to nie jest prawda. Walczą umiejętności, bardzo ważny jest tlen, oczywiście kondycja musi być, bo bez kondycji no, nie można wykonywać tych ciosów. Ważna jest technika, ważne jest wiele czynników. Ale no na pewno nie decyduje o tym muskulatura.
To może teraz troszeczkę z innej strony. Twój ulubiony film, w którym są sztuki walki, karate? Na pewno Bruce Lee, na pewno świetny, świetny film, który motywuje. Rocky, Bruce Lee, no to są świetne filmy, ale szczególnie Bruce Lee, też gdzieś tam mam do niego świetny sentyment, bo był człowiekiem, który mnie też zainspirował, który stworzył własną dziedzinę, własną sztukę walki, która była tam najlepszą sztuką i pokonywał każde wszystkie. On mówił, że udowodni, że jest w minutę w stanie pokonać wszystkich i tak jak mówił, tak robił. No był świetny i był pokornym też człowiekiem. Na początku był łobuzem, później to wszystko się obróciło, że był wielkim trenerem, miał wielkie filie, był znaną postacią, stał się legendą. Bardzo by mi się takie coś marzyło, żeby samemu kiedyś otworzyć własną szkółkę, żeby trenować tych młodych ludzi, właśnie uczyć tego, że sport to nie tylko jakieś tam chamstwo i kozactwo, tylko że to jest prawdziwa męska dyscyplina, żeby rozgraniczyć tą męskość od sportu i żeby zachować te granice. Mamy wspólnego mistrza, Bruce Lee. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.